Cześć, kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, jesteśmy w Stradivariusie. Był całościowy przegląd kolekcji jesienno-zimowej Stradivariusa jakiś czas temu. Natomiast tak dzisiaj stwierdziłam, że wejdę i zobaczę, czy jest coś nowego. I jest mnóstwo nowych rzeczy. Także dzisiaj robimy taki update. Jeżeli chcecie pełny przegląd z chodzeniem po sklepie, to oczywiście zapraszam Was na dwie poprzednie części. Będziecie je mieć podlinkowane w opisie i może w przypiętym komentarzu, jak nie zapomnę. Natomiast dzisiaj zrobimy tylko takie przymierzalniowe przeglądanie i mierzymy. Więc zmierzę dużo rzeczy. Mam plan zmierzyć tak 15-20 ubrań, także zobaczymy, czy coś tutaj jest rzeczywiście ciekawego, bo no bo na wieszakach oczywiście jak zawsze w Stradivariusie wszystko wygląda super, a później w praniu różnie to się okazuje, prawda? Także dzisiaj taki Stradivariusowy update tej kolekcji jesienno-zimowej. Jest dużo nowych okryć wierzchnich, także postaram się takie najciekawsze właśnie rzeczy Wam pokazać. Jeżeli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, powiem Wam, co mam na paznokciach. Ubrania nie omawiam, bo to będzie osobny film 7 dni, 7 stylizacji. Natomiast wiem, że mogą paść pytania. To jest Blue Ink z Semilaka. Jeden z moich ulubionych kolorów. On jest taki jak szkło witrażowe, albo jak naprawdę atrament, więc fajny kolor. Słuchajcie, zaczynamy. Bierzemy się za mierzenie. I zaczniemy sobie dzisiaj od zmierzenia spodni. Słuchajcie, wziąłem takie spodnie z sztucznej skóry, z szeroką nogawką, z takim ściągaczem tutaj. U góry takie, wiecie, jak przy dresach, nie? I sznureczek. Była też wersja z kieszeniami i normalnie z rozporkiem, też takich szerokich spodni, ale stwierdziłam, że to są jakoś tak bardziej komfortowe, mam wrażenie, tak jak na nie patrzę. Więc takie spodnie z ekoskóry. Ja dzisiaj mam wysokie buty, w sensie one mi dodają z 8 cm spokojnie wzrostu, więc myślę, że te spodnie powinny być troszeczkę dłuższe, ale zwykle no nie jestem na takich wysokich butach, więc myślę, żeby mi się sprawdziły. Jak widzicie, nogawka tutaj jest mocno szeroka, ale ładnie leżą. Tutaj ładnie się układają też na kroku z przodu. Mamy kieszenie tutaj po bokach, takie skośne. Nogawka, tak jak powiedziałam, jest dosyć szeroka. No one leżały na stole, więc są takie zaprasowane na płasko, nie? I robią się takie, widzicie, takie złożone nawet na mnie. Z tyłu, nie wiem jak wyglądają, tak Wam pokażę. Wydaje mi się, że chyba nie leżą jakoś źle. Chyba leżą w miarę w porządku, też na pupie. Także to jest pierwsza rzecz na dziś. I teraz do nich będę mierzyć jakieś tam okrycia wierzchnie, góry i tak dalej, bo po prostu jestem dzisiaj w spódnicy i te rzeczy, które wzięłam do mierzenia, to by mi nie pasowały. Generalnie na plus. Pod spodem mamy jeszcze taki polarek tutaj, nie wiem, czy to widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Ta ekoskóra jest lekko rozciągliwa, ale całkiem ładnie się układa. W sensie nie jest tak, że się jakoś marszczą. Rzeczywiście takie ekoskórzane spodnie albo obcisłe dobrze wyglądają, albo takie mocno szersze, że one rzeczywiście odstają od nóg, odstają od sylwetki, bo jak są takie, wiecie, średnie, to zaczynają się marszczyć i tak dalej, a tutaj w miarę, wydaje mi się, to leży wszystko w miarę okej, po prostu. Także jestem, no tak w sumie, może nie są to spodnie, które już kupię w tym momencie dzisiaj, ale jestem na tak. I do zmierzenia mamy taką kurtkę, tylko wzięłam za duży rozmiar, bo ja chyba wzięłam L-kę, bo tak jakoś pamiętam, że jak ostatnio w Stradivariusie mierzyłam rzeczy, to te L-ki były na mnie lepsze. Ale tutaj widzę, że no, jest po prostu trochę za duża. To jest taki futrzak, kurtka w futrzak z kołnierzem, jak widzicie tutaj, i ona jest zapinana na zamek. Fajną ma długość, bo nie jest za krótka, nie jest za długa i też bardzo podoba mi się to wykończenie, bo mamy tutaj takie jakby przypalane futerko, takie, wiecie, jak są wilczury, na przykład się mówi, że są przypalane, nie? To coś takiego. Mamy różne kolory włosia, takiego dłuższego, nie sypie się z tego, co widzę. To jest bardzo ciepłe, to muszę Wam powiedzieć, że tutaj ten futrzak jest taki gruby i mięsisty i to nie tylko przez samo włosie, ale rzeczywiście tutaj ten materiał, na którym ten to sztuczne futerko jest, czuć, że jest takie po prostu grube, takie, no to jest, może to nie jest ciężkie, ale jest, wydaje się, bardzo ciepłe. Natomiast, no tak jak mówię, ja wziąłam troszkę za duży rozmiar i to jest tak luźne, bo ono ma też w sobie właśnie przez tą grubość sporo sztywności, ale nie takiej niewygodnej, takiej w miarę okej, nie? Takiej okej po prostu. Mamy takie rękawy, jak widzicie, dłuższe, więc też fajne. Z boku wygląda w ten sposób, jeszcze może tak Wam pokażę. Bardzo mi się podoba też, fajna kurtka. Aha, i czekajcie, i żeby... czego się nie mogę przerzucić na drugą stronę? W sensie... Czekajcie, coś mi się pomyliło. Aha, nie, dobra. Tak, Wam pokażę.
jak wygląda z tyłu w miarę, więc też długość jest taka trochę przed pupę, ale zasłania nerki, więc jak najbardziej na plus. Też mi się podoba, tylko tak jak mówię, tu bym chciała jednak troszeczkę mniejszy rozmiar. I to jest zapinane na taki srebrny zamek, nie, no srebrny, taki metalowy po prostu. Zapniemy i zobaczymy, jak to wygląda, czy to się fajnie układa wtedy. No, fajnie to wygląda, tylko słuchajcie, trzeba sobie rozgarnąć to futro, jak się zapina, bo ono wchodzi w zamek po prostu. Natomiast zapięte, widzicie, jest tutaj tak fajnie gładko, jest całe domknięte, więc tak się to prezentuje. Myślę, że ten kołnierz można by też jakoś tam postawić trochę bardziej, ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Fajne, fajne wykończenie, bardzo mi się podoba, aczkolwiek nie przeszłam jeszcze całego sklepu, bo tak naprawdę wzięłam dosyć sporo ciężkich rzeczy z początku sklepu, więc zobaczymy, czy nie będzie w tym wykończeniu jeszcze jakiegoś innego, właśnie nie na zamek. Z tym zamkiem może być trochę problem, mam wrażenie. Może być wkurzający, o, na tej zasadzie. I tu niestety wzięłam taki egzemplarz, który ma cenę w euro, 60 euro. No i jak widzicie, miałam rozmiar L, ale jak zawsze będziecie mieć wszystko, co mierzę, podlinkowane, to będziecie sobie mogły po prostu w linkach sprawdzić tę cenę. Nie pamiętam, po ile jest euro, ja się w ogóle nie orientuję w euro, także nawet nie wiem, jak wam to przełożyć. A jeżeli chodzi o skład, no to mamy z wierzchu, nie, podszewka to jest 100% poliestru, no i z wierzchu będzie akryl z modakrylem i poliestrem. Kolejna rzecz to jest taki, nie wiem, płaszcz, marynarka, można powiedzieć, coś między jednym a drugim. Widzicie, z paskiem, więc jest to taliowane. Taki krótki płaszcz, ale o fasonie marynarki albo... No nie wiem, ciężko mi określić tak naprawdę. I mamy tutaj taką pepitkę w graficie, beżu, szarości i czerni, z tego co widzę, taką drobniejszą pepitkę. To jest dwurzędowe, zapinane na jeden guzik i mamy też tutaj kieszenie, jak widzicie. Długość jest za pupę, no tak nie do połowy uda może dla mnie. Ja przypominam, mam 1,70 m, ale tak sporo za pupę. Tutaj mamy luźniejsze rękawy zapinane, zapinane z czterema guziczkami, ale to w sumie zapinane chyba, przynajmniej tak wygląda. Linia ramion, jak widzicie, jest lekko zaokrąglona, jest lekko obniżona, więc no to może nie jest moje ulubione wydanie, ale powiem wam, że i tak leży to ciekawie, natomiast nie podoba mi się, jak ten pasek odstaje, więc zapniemy to teraz, zawiążemy i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać zapięte, bo to bardziej, wydaje mi się, właśnie jest dedykowane zapinaniu ubranie, natomiast mogłabym wyciągnąć ten pasek i zobaczyć, jak to tak leży po prostu, nie? O, tak też możemy sobie wyobrazić bardziej, może w ten sposób, natomiast tu jest akurat przyczepiony, co jest logiczne, więc zawiązuję, zapinam i zobaczymy. Ja to jestem master w ogóle, patrzcie, jak ja to zawiązałam, wiecie jak co, jak gi, jak kimono do karate, bo jak mój młody zdawał na pierwszy egzamin na biały pas, to uczyliśmy się razem wiązać kimono właśnie, bo to jest taki specjalny sposób wiązania i odruchowo tak mniej więcej właśnie zawiązałam jak kimono, no ale dobra. Słuchajcie, tak, bo tam jest cała sztuka składania kimono, słuchajcie, wiązania pasa, to nie taka prosta sprawa. I tak to wygląda przytaliowane, podoba mi się, fajnie wygląda, natomiast ja do takich rzeczy wolę jednak troszeczkę węższe spodnie. Tutaj akurat mam szerokie i wiem, że to jest w trendach, ale ja wolę, jak są węższe. Bardzo ładnie się to układa i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo w Stradivariusie często te marynarkowe rzeczy, no one leżą krojem. Tutaj wiadomo, że może też to nie jest krój jakiś tam idealny, wyszukany, wiecie, taki super hiper, ale jest spoko. Zobaczmy jeszcze tył, jak wygląda. Się układa z tyłu, także fajna rzecz, ciekawa. Ciekawa jestem też składu, czy to będzie full syntetyk, czy tutaj będzie jakiś dodatek taki fajniejszy właśnie składowy. Ale generalnie jestem na tak. Ja nie chodzę może do końca w takich rzeczach, nie zawsze się w nich dobrze czuję, raczej wybieram luźniejsze kroje, ale jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest to niegłupie. I tutaj miałam rozmiar L i moim zdaniem w tym wypadku ten rozmiar był spoko. I cena to jest 229 zł. I tu mamy poliester i 24% wełny, i 1% poliaminu, 1 akrylu, 1 wiskozy i podszewka 100% poliester. Więc jest tutaj troszeczkę tej wełny. No ona tutaj nie robi jakiejś wielkiej różnicy, ale jest. I teraz metka spodni, bo już jest siebie ściągnęłam, 109 zł i poliuretan z poliestrem, miałam rozmiar L. Powiem wam, że wszystko wydaje się takie taniutkie, jak się przejdzie przez Massimo Dutti, bo ostatnio oglądaliśmy kolekcję Massimo Dutti, to teraz takie spodnie za 109 zł ze Stradivariusa, to taniej zna.
I słuchajcie, jeszcze jedne spodnie wziąłam do zmierzenia i też mi się podobają. To są w ogóle spodnie długie, takie długie po prostu, niektóre zazwyczaj są dla mnie za długie przy moim 1,70 m, natomiast dzisiaj przy tych butach, no fajnie to wygląda, powiem wam. To są spodnie z szeroką, prostą nogawką w takim ciemnym denimie z żółtymi przeszyciami, bardzo fajne. Powiem wam, że chyba mi się podobają równie mocno jak te, które mierzyłam ostatnio w Massimo Dutti, a pewnie są sporo tańsze. Zobaczmy, jak one się z tyłu układają. Nie wiem, wy widzicie, ja oczywiście się dowiem troszeczkę później, jak będę montować ten film, ale wydaje mi się, że chyba nie jakoś tragicznie, no nie wiem, będę musiała zobaczyć. Natomiast tak, mamy tutaj wysoki stan, mamy te żółte przeszycia, żółtą nitką, fajne spodnie też, fajne, tylko że musiałabym w takich właśnie wyższych butach do nich chodzić, no ale teraz w tym sezonie to jest tak naprawdę raj dla osób wysokich. Jeżeli chodzi o sam denim, to on jest taki, czyli taki, wiecie, przeplatany jasny z ciemnym i jest jednolity, nie ma tutaj żadnych przetarć, więc całkiem fajnie to wygląda. Mamy tu kieszenie, właśnie jest zapinane na rozporek, jest, są zapinane te spodnie, także no jestem na tak, też mi się podobają, chyba też, tutaj mam 40. Tu jak zwykle muzyka uszy chce urwać, ale dobra, słuchajcie, jeszcze taki płaszcz wziąłem w tym podobnym stylu, właściwie w tym samym stylu, co to płaszczo marynarko, coś taliowane. I tu też my mamy pepitkę w odcieniach brązu, beżu, kremu i czerni. I to jest fason, który jest teraz bardzo popularny, wszędzie go praktycznie znajdziecie, czyli taki prosty, dłuższy płaszcz. Myślę, że on jest trochę przed połowę łydki dla mnie. Mamy tutaj niezbyt wielkie klapki, ale tak zgrabnie wykonane. Linia ramion jest też leciuteńko obniżona, a może po prostu dlatego, że mam rozmiar L. Ale generalnie ten rozmiar jest na mnie dobry tutaj w tym przypadku. Mamy zapięcie jednorzędowe na dwa guziczki. No i właśnie te kwadratowe kieszenie, ale powiem wam z klapkami też. Powiem wam, że te kieszenie, kurczę, nie do końca. Mogłyby nie być kwadratowe, mogłyby być tylko same klapki. Jakoś tak trochę mi tutaj rozbijają tą taką prostą, ascetyczną formę. Długość rękawów mamy taką, więc też fajne, dłuższe, a ja w miarę długie ręce mam i nogi, i kończyny, więc jestem takim wymiernikiem dobrym. Tu mamy znowu te guziczki, cztery ozdobne. Generalnie spoko i przypuszczam, że tu będzie podobny skład jak przy tym właśnie, tym wcześniejszym czymś. Tak wygląda to z boku, a z tyłu w ten sposób. Więc bardzo popularny jest to fason w tym sezonie i ja mam jeden taki płaszcz z ekoskóry, właśnie uwielbiam Zary w tym fasonie, ale taki cieplejszy w sumie też by mi siadł. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo wszystko, co zmierzyłam do tej pory, raptem kilka rzeczy, ale wszystko mi się podoba i wszystko jest fajne. I tak samo jak patrzę na ten płaszcz, to on też jest, kurczę, dobrze odszyty, co prawda tu jakaś nitka wystaje, ale w sensie samego kroju, co jest zaskakujące dla mnie totalnie, no bo tak jak mówiłam, często takie rzeczy w stradiku, jakieś marynarkowe, a to jest taki krój, który mi się raczej z marynarką kojarzy też, są takie średnie. Natomiast pamiętam lata temu, kilkanaście lat temu, okrycia wierzchnie ze Stradivariusa miały świetne kroje i tak widzę, że jak patrzę dzisiaj, to trochę czuję echa tych dawnych czasów. Także piszcie, co sądzicie. Fajny? I tutaj cena płaszcza i rozmiar L, jak widzicie, tak, tu mamy kod, 349 zł. I jeżeli chodzi o skład, to mamy poliester, akryl, poliamid i 2% wełny, więc słabszy jest ten skład niestety niż w tej marynarce. Natomiast podszewka to 100% poliestru, więc tutaj ten skład jest słabszy. I jeszcze czuję ten taki zapach ropy naftowej trochę od tego płaszcza. Właśnie takie miałam wrażenie, jak go miałam, że czuję ten zapach takiego syntetyku właśnie z jakiejś ropy. Teraz nakręcimy tutaj w tej przymierzalni, w której mam rzeczy, bo tam ktoś wszedł za ją, więc no, muszę tutaj nakręcić. Słuchajcie, kolejne okrycie wierzchnie to jest płaszcz i jakie on ma ATS-owe ramiona, też ze sztucznej skóry. On ma reglanowe tutaj rękawy i to ta linia ramion mi się kojarzy tak bardzo z latami 80. Rękaw nie jest nawet jakiś bardzo szeroki. Tutaj mamy jeszcze klamerki na rękawach i właśnie klapki takie lekko zaokrąglone. Ja mam trench właśnie ekoskórzany chyba z Pull&Bear'a o rewelacyjnym, tak, z Pull&Bear'a z zeszłego roku, o rewelacyjnym fasonie. Takim fajnym, przeskalowanym, też taki przyjemny, miękki. Ale stwierdziłam, że być może któraś z was szuka czegoś takiego, to zmierzymy i też sama byłam tak naprawdę ciekawa tego fasonu. Mamy tutaj karczek, mamy tutaj taki dłuższy i jest, jak widzicie, pasek. Długość jest do połowy łydki, jak tak
czuję. Tak, do połowy łydki. Mamy tutaj też skośne kieszenie. Ten fason niby tak pretenduje do lekkiego oversize'u, ale nie do końca mam wrażenie jest, a może mi się tylko wydaje, może przez to, że ma te reglanowe rękawy i tu jest tak luźniej w tej części do łokcia, to tak mi się wydaje, że to by miało być przeskalowane. Natomiast nie wiem, zobaczymy. Mamy tutaj też pasek z klamrą. Ekoskóra jest matowa, miękka, bardzo, bardzo przyjemna. Jak na ekoskórę oczywiście. No i jak widzicie, on nie jest w żaden sposób zapinany, tylko właśnie wiązany na ten pasek. Także teraz to zawiążę. No i ten dół troszkę jest za wąski, jak na mój gust. Właśnie ten trench, który ja mam, tak fajnie się lekko rozkloszowuje, więc to jest dobry dla takiej prostej sylwetki jak moja. Tutaj natomiast mamy tą górę rzeczywiście, naprawdę, to jest taka lata 80. Tak mi się kojarzy z płaszczami z lat 80. Lekko luźniejsza, te reglanowe rękawy. Tutaj tak sobie, wiecie, zwisa. Natomiast ten dół, no właśnie, to jest duży rozmiar i w teorii on powinien, nie powinien się rozchodzić, w sensie płaszcza, no nie wiem, tylko że właśnie nie mogę się wysłowić. Chodzi mi o to, że możliwe, że on się ma rozchodzić na dole, a możliwe, że po prostu ja go za mało tutaj ścisnęłam, ściągnęłam, no ale generalnie dół jest wąski. Dla mnie takie płaszcze z wąskim dołem odpadają, ja nie lubię, nie podoba mi się, jak to wygląda przy mojej sylwetce. Dla odwróconej, tak jakby przeciwstawnej dla mnie sylwetki, na przykład gruszki, to może być spoko, bo powiększa górę sylwetki i tak bardziej równoważy, no ale u mnie tak jakby jeszcze bardziej przekręca, że jeszcze szersze ramiona robi i węższe. Także dla mnie odpada, ale generalnie sam w sobie pasztecz jest bardzo, bardzo spoko. Jestem w totalnym szoku, bo czasem jest tak, że idziemy do Stradivariusa i co rzecz, co mierzę rzecz, to jest beznadzieja. A tutaj tak naprawdę kupiłabym chętnie te spodnie, te, które mam na sobie i tego futrzaka. To nie, bo nie potrzebuję. Ten płaszcz też był niegłupi, natomiast no tutaj skład leży. No, także pokażę Wam teraz metki. I tutaj miałam rozmiar L, 249 zł, mam poliester z poliuretanem i poliester w składzie, tak jak to zwykle w takich rzeczach z sieciówek bywa. I kolejna rzecz to jest kurtka kożuch, taki kożuch, słuchajcie, pierwsze co sprawdziłam jeszcze na sklepie, to poruszałam tym misiem, który tutaj jest, czy się nie pyli i uwaga, nie pyli się. A przez ostatnie 2 czy 3 lata w Stradivariusie wszystkie właśnie tego typu kurtki się pyliły. No i mamy tutaj po prostu kożuch ze sztucznego zamszu z takim, ani to miś, ani baranek, ani teddy, takie coś po prostu. Trochę pomiędzy teddykiem a polarem jakieś takie futerko. Tak, długość jest taka przed połowę pupy dla mnie. Mamy tutaj, widzicie, paski, klamry i fajne jest to, że mamy łączoną właśnie sztuczną skórę ze sztucznym zamszem, no i jeszcze z tym futrem. Tutaj się dużo dzieje na nim i ja lubię właśnie takie rozbudowane. Było kilka wersji kolorystycznych, były jeszcze jasne, były takie bardziej w chłodnym beżu, natomiast mnie zaciekawił właśnie ten czarny, bo jest taki, że tak powiem, minimalistyczny właśnie, jeżeli chodzi o kolor tutaj. Do wielu rzeczy też będzie pasować. Wykończenia te metalowe wszystkie mamy w srebrze. Tutaj jak widzicie, jeszcze są takie właśnie, no jak w kożuchach typowo, nie? Takie paseczki skóry. Fajny jest. Nie wiem, jaki tutaj wziąłem rozmiar, bo nie pamiętam, czy też L-kę, czy M-kę, ale jest spoko. Miękki, przyjemny i wygodny. I wydaje mi się, że w miarę ciepło to jest, może tak. Nie robi mi się jakoś super gorąco, ale wydaje mi się, że to jest w miarę ciepłe. Fajny jest ten kołnierz też taki mocno rozbudowany, szeroki. Jakby go zapiąć, to by wyglądał, nie będę zapinać, bo słuchajcie, szkoda czasu na to, to by wyglądał w ten sposób. No taki kwadracik się robi, nie? Mamy te futerka wszędzie. Jestem na tak, jeżeli się nie pyli, a nie pyli się, jeżeli nie kłaczkuje, a to nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo to, co mam tutaj, to z czegoś innego raczej było. Chociaż może... Czekajcie, jeszcze tak poruszamy razem i zobaczymy, czy coś fruwa. Niby sprawdzałam, ale... No nie, no raczej nie fruwa. Także ja jestem na tak, fajny. Ale wiecie co, on jednak, jednak to on się tak pyli i obrał mi troszkę koszulkę. Widzicie, są takie odbijające światło włókna, nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. On jednak się troszeczkę pyli, ale to nie jest to, co bywało w Stradivariusie, więc może zostawić troszkę włosków na jakichś jaśniejszych ubraniach, jakby co. Bo widzę, że tutaj mi troszkę fruwa takich, o,
Nie wiem, czy wy widzicie, że fruwają, ja widzę, ale nie ma tragedii, może tak. Rozmiar M tutaj miałam, nie L, tak, aha, tak, bo ja wzięłam M-kę, bo stwierdziłam, że jak popatrzyłam na L-kę, że jakiś taki jest duży, no może jednak L-ka by była lepsza. 279 zł, na zewnątrz mamy poliester, no i podszewka 100% również poliester. Teraz tak, to były wszystkie rzeczy na pierwszy rzut, idę je odwiesić. Nad spodniami będę się zastanawiać tymi i wezmę po prostu kolejne rzeczy do zmierzenia. A jeszcze zanim pójdę, wyniosę, przyniosę, to pokażę wam metkę tych dżinsów, które na sobie miałam przed chwilą. 40, 129 zł, to jest 100% bawełny. O, coś takiego, straight white, o, tak się nazywają. Czy coś tu jest jeszcze na jakiejś metce? Straight white, wysoka talia, szerokie nogawki, 100% bawełny. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z drugim rzutem w przymierzalni, ale mam dla was śmieszne rzeczy, w sensie błysku bardzo dużo i tak jak popatrzcie na te spodnie, to jest po prostu prawdziwe żółte złoto, także jest trochę takich ciekawych rzeczy tutaj, więc bierzmy się za mierzenie. Dobra, słuchajcie, założyłam te złote spodnie. No i i co do tych spodni, to tam było sporo różnych wersji właśnie takich metalicznych, jakby co. One kosztują 65,90, widzę, że to jest jakaś przecena i ja się nie dziwię, no bo każdy, kto się widzi, to myślę, że widzi, że one nie są jakieś najfajniejsze. I słuchajcie, żeby nie było za mało, to wziąłem jeszcze jedne spodnie, tylko że te są takie, widzicie, w jasnym złocie, z szeroką nogawką. One będą fajne do butów normalnej wysokości dla mnie też, nie? Bo są takie teraz troszkę kusy, krótkie się wydają. Natomiast ja tutaj wziąłam rozmiar 40, a one są trochę ciasne. Wydaje mi się, że one mają albo troszkę inną rozmiarówkę, albo średni stan i dlatego mam takie wrażenie. Wydaje mi się też, że były 42, więc tak powiem wam, że te mi się dużo bardziej podobają. One leżą na mnie tak, że góra jest obcisła, pokażę wam może w ten sposób. Na pupie są obcisłe, a potem na nogawkach robią się luźniejsze. Nie wiem, jak to się na pupie układa, szczerze mówiąc, czy ładnie, czy nie, ale te już są takie fajniejsze. No to jest taka złota ekoskóra po prostu i według mnie robi to bardzo ciekawe wrażenie. Dużo lepiej wyglądają niż te, które mierzyłam przed chwilą. To myślę, że się zgodzicie znowu. Ładnie się układają, prosto, tutaj nic nigdzie nie, jakoś się nie marszczy nadmiernie, tak mi się wydaje. No chyba, że na pupie, ale tak jakby nie widzę. Ciekawe, bo mi się od spód pupy światło odbija i jest takie białe, podświetlone, widzę. Także fajne. Wydaje mi się, że one mają właśnie podobny fason trochę do zarówno tych jeansów, które mierzyłam niebieskich, jak i do tych spodni ekoskórzanych, które mówiłam, że są czarne, takie jak mierzyłam te ze sznurkiem białe. Dobra, nieważne, bo tutaj zaczynam wam mieszać. Ale powiem wam, że złapały moją uwagę, to zdecydowanie, bo w takich zestawieniach właśnie z czernią to robi bardzo fajny efekt.
Fakt. I powiem wam, że moje srocze DNA bardzo mocno się obudziło w tym sezonie, bo dużo jest takich rzeczy, których dawniej nie było, a ja bardzo chciałam takie, wymyślałam sobie, że chciałabym na przykład takie spodnie i tak dalej, no ale nie było gdzie tego kupić, a teraz jest, więc no jest to sezon, jakby nie było, jeżeli chodzi o błyski, cekiny i tak dalej, cyrkonie, to jest to mój sezon. I tutaj, jak mówiłam, rozmiar 40, 129 zł. Poliester z poliuretanem. Kurde, podobają mi się te spodnie, powiem wam. I jeszcze mogę wam pokazać, że one w środku mają taki, widzicie, polarek jakby, żeby, no wiadomo, żeby ta ekoskóra się nie kleiła do ciała. Tak to wygląda. I żeby zrobić sobie chwilkę przerwy od tych błysków, bo to jeszcze, słuchajcie, nie koniec, to zmierzymy spódnicę. Ale już widzę, że ona jest na mnie niewypałem i jest też za wąska w biodrach. Jest taka obcisła dotąd, a potem robi się prosta. To jest długa spódnica, denimowa, ale elastyczna. To jest taki... Jak czasami są takie bardzo elastyczne spodnie jeansowe, nie? No to tutaj mamy taki sprany, jak widzicie, czarny czy grafit. Jest pasek z taką klamrą ozdobną też. No właśnie. Ale tak szczerze to nic. No tutaj u mnie w tym momencie masakrycznie podkreśla, widzicie, nie? Tłuszczyk. Tak, nawet nie wiem, czy chcę wam pokazywać, jak to wygląda z tyłu i czy chcę sama wiedzieć, tak wygląda z tyłu. Jeżeli chodzi o rozmiar, no to moim zdaniem on jest po prostu za mały w tej Elce. Tu mamy jeszcze takie duże rozcięcie. Dlaczego za mały? Bo podjeżdża pod pupę. Tutaj jest obcisły, pod pupą. Spódnica, kiedy zaczyna być obcisła pod jakby pupą, to znaczy, że rozmiar jest za mały. Spódnica powinna iść w ten sposób. O, widzicie? Bądź ewentualnie tak, ale nigdy nie podkreślać dołu pupy. Ja wiem, że ja to mówiłam 100 tysięcy razy, aż się zaplułam z emocji. No ale wiem, że tutaj dochodzą ciągle nowe osoby i jeżeli jesteście nowe na moim kanale, to mi dajcie znać, bo sama jestem ciekawa, bo ostatnio też czytałam właśnie komentarze od nowych osób na kanale i tak mi się miło zrobiło, bo zazwyczaj komentują tylko te osoby, które ja już znam, kojarzę. No, a cieszę się, że jesteście też tutaj wy nowi. Także ta spódnica, no nie na moją sylwetkę po prostu. Ogólnie może jest spoko, ja tutaj też nic przeciwko niej nie mam, ale też nie wygląda na taką, też wygląda tak biednie, w sensie nie, że biednie, że za mało kasy, tylko tak smutno, tak. No jeszcze tutaj jakoś tak dziwnie, widzicie, się bulwa taka robi, jakoś wygina. Nie jest ten krój taki dobry, moim zdaniem. Dobrze wykonany. I tutaj miałam, tak jak mówiłam wam, rozmiar L, cena to jest 149 zł. No właśnie, i co tu mamy w składzie? Bawełna 67, poliester chyba 28, o ile dobrze widzę, wiskoza i elastan. No. Dobra, dalej muszę nagrywać, trochę mnie denerwuje, że to odstaje. Muszę nagrywać w tej przymierzalni, bo tak więcej ludzi troszeczkę jest teraz, więc nie chcę, żeby mi ktoś z przymierzalni tutaj zaraz smyknął, wziął coś, wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, i w tych spodniach pokładałam duże nadzieje. To jest średni stan, podobnie jak o te. Nie wiem, czy to nawet nie jest to samo tak naprawdę. Czekajcie, zobaczymy. Guzik i... A, to chyba jest to samo? No nie wiem, straight pant, a tutaj na tych, co jest napisane... Nic więcej, ale bardzo podobny fason, też z szerszą, prostą nogawką, taka sama długość. No właśnie, i średni stan w rozmiarze 40 na mnie jest po prostu za ciasny, więc ja musiałabym mieć 42. Te były ciaśniejsze w udach, te już w udach są luźniejsze. I tak, co mi się w nich podoba i spodobało, to jeżeli chcemy coś metalicznego, ale nie chcemy, żeby się świeciło jak bombka choinkowa, to popatrzcie tu. To jest takie ciemne srebro ekoskórzane. Takie, no po prostu ciemne, z lekką nutą jakiegoś, ja wiem, beżu, coś takiego. Więc to jest taki bardziej stonowany metalik, jeżeli można o metalicznych rzeczach powiedzieć, że są bardziej stonowane. Bardzo wygodna ta ekoskórka tutaj jest, no bo to jest wykonane na ekoskórę po prostu. Bardzo wygodna i układają się też dobrze. No tylko tak jak mówię, o widzicie, tu mi się wylewa, bo po prostu ja mam talię tu. A spodnie sięgają dotąd. Ja bardzo nie lubię średnich stanów, bardzo, bo one po prostu jak
nie jest się idealnie szczupłym, nie ma się tutaj idealnie, nie wiem, kosteczek zamiast tłuszczyku, to po prostu, żeby spodnie się trzymały, to one się muszą wbić i robią fałdę zawsze. No. Przynajmniej przy mojej sylwetce. No. Jak byłam szczuplejsza, to oczywiście nosiłam i nawet wolałam, ale teraz no nie chcę fałd i tyle. To jest nawet wizualnie, wiecie, jak schowam, to okej, ale to ja i tak psychicznie się czuję niekomfortowo, że jestem pani fałda. Także te spodnie spoko, ale też musiałabym mieć większy rozmiar. Mamy tutaj zapięcie na zatrzask i tutaj jest jeszcze guzik. Nie wiem po co tak naprawdę, taki od wewnątrz, bo to tylko jest wkurzające. Może żeby się nie rozpinały, no nie wiem. Mamy tu rozporek. Podobają mi się zarówno te złote, jak i te. Obie pary mi się podobają, tylko po prostu nie są dla mnie tutaj wygodne. Szkoda, że robią właśnie, chociaż może one mają wysoki stan, tylko że może on jest nie tak wysoki jak dla mnie, bo przy mojej sylwetce, przy mojej budowie miednicy, ta miednica jest po prostu wyższa, a nie szersza i może dlatego się to tutaj ze mną nie do końca zgrywa. Pokażę wam jeszcze może, jak to wygląda z tyłu, na tyle, na ile jestem w stanie. Tak leżą. Sorry, że tak ruszam. Bardzo się staram, ale to nie zawsze się da tak telefonem, a nie będę latać ze statywem, którego nie miałabym tu gdzie ustawić z aparatem. To jest chyba logiczne, że dlatego nagrywam z ręki, nie? Także no, niby spoko. Trochę mnie zawiodły, ale słuchajcie, ja coś do nich tu jeszcze mam. A mianowicie one są zestawem z marynarką i mam dwie marynarki. Wzięłam Elkę, którą przed sekundą, może pokażę wam od razu metki. Przed sekundą ją założyłam, ale stwierdziłam, że jest jakaś taka duża, więc stwierdziłam, że założę M-kę. I dobre jest to, że to tworzywo ma w sobie elastyczność, ale ta M-ka z kolei jest troszeczkę zakusa. Tak wam chciałam tylko pokazać, a teraz założę rzeczywiście tą Elkę i zaczniemy troszeczkę bliżej się przyglądać tej górze. Dobra, mam na sobie ten większy rozmiar i jak widzicie, tutaj linia ramion jest taka lekko opadająca, no i tutaj jest tak jakby troszkę obniżona w tym rozmiarze dla mnie. Co mi się w tym nie podoba, to za wąskie klapki, bo one są takie węziutkie, niezgrabnie to wygląda. One powinny się odwijać po prostu mocniej i nie być, ta linia nie powinna być zaokrąglona tutaj. Lepiej wygląda, jak jest linia taka bardziej prosta, jak tutaj przy tej rzeczy, którą zaraz zobaczymy, a takie zaokrąglone to dodają jeszcze sylwetce obłości. W połączeniu z tymi opadającymi lekko ramionami, no ten fason nie powala, a szkoda, bo jak słuchajcie, zobaczyłam tę marynarkę, bo najpierw zobaczyłam marynarkę, później z tyłu wisiały spodnie, to mi serce mocniej zabiło, bo ja uwielbiam takie ekoskórzane marynarki, a ta jeszcze w tym kolorze i w tym takim wykończeniu, o, to wykończenie to jest gunpowder, najlepiej to tak określić. To jest właśnie taki gunpowder albo grafit metaliczny. No właśnie, no i zabiło mi mocno serce, a tutaj teraz jak mierzę, to niestety nie za bardzo. Mamy tutaj wykończone na okrągło jeszcze na dole. Ona jest zapinana na jeden guzik, też obszyty tą ekoskórą. No mogę to ewentualnie zapiąć, ale widzicie, nie wygląda to ładnie. Tutaj mocno zabudowuje. Tu jest jeszcze jakoś tak podszyte, że niby ten fason jest prosty, ale tu są takie przeszycia do biustu i to wszystko tak jakoś u góry, o tutaj w tej części połączenie tego z tym. Wygląda to po prostu tak masywnie i obło. Widzicie, nawet te linie są takie obłe jakby trochę. One są pewnie proste, ale tak no i jeszcze to nie podoba mi się. Niestety, szkoda, bo potencjał był. I może na kogoś innego, komuś się może podobać, ale dla mnie po prostu to jest jedno wielkie no. No to tutaj jest właśnie to, o co mówiłam o marynarkach ze Stradivariusa, że one krojem to są takie. I tutaj metka jeszcze spodni, 40, tak jak mówiłam, 149 zł. No i poliester z poliuretanem, jeżeli chodzi o skład. No super jest to wykończenie gunpowder, bardzo mi się podoba. Tylko czemu one nie mają wysokiego stanu, przynajmniej tak według mnie. I jeszcze taką spódnicę wzięłam do zmierzenia. To jest, jak widzicie, takie, kojarzy mi się z rzeźbami, z okresem takich mokrych szat ten materiał, bo to jest jak woda, nie kojarzy wam się to z wodą? Popatrzcie, taka woda. Bardzo cienki materiał i właśnie taki płynący, no nie wiem jak to inaczej nazwać. Pięknie to wygląda, jak takie gotyckie ołtarze. Natomiast to jest materiał, od razu muszę wam powiedzieć, który też wszystko podkreśla i on też trochę prześwituje mimo wszystko, ale wszystko podkreśla. Na przykład tutaj bielizna, która tak naprawdę jest no niemalże bezszwowa. Wszystko znać, więc
to jest taki kłopotliwy materiał, ale sama spódnica w sobie, no jak ktoś by miał odwagę, to czemu nie? Ona jest, widzę, taka za połowę łydki, dość mocno. Mamy tutaj rozcięcie duże też z boku, no i właśnie ten efekt złotej wody. Dla mnie to jest coś takiego przyciągającego po prostu niesamowicie. No wiadomo, że to jest trochę taki vibe disco i tak dalej też, ale to zależy, jak się zestawi. Taka dłuższa spódnica, lekka, cienka, no na pewno nie jest to spódnica, żeby śmigać sobie tak, wiecie, po ulicy w zimie, to na pewno, tylko bardziej właśnie na jakąś imprezę, coś takiego, bądź ewentualnie przy jakichś grubszych rajstopach pod spodem, no mogłaby przejść. Tak, moja sroka wewnętrzna dzisiaj ma, nie powiem co, ale ma. I teraz metka, 100 kosztuje i to jest poliuretan z poliestrem i z elastanem. Ja miałam tutaj również rozmiar, no ja nie mogę się napatrzeć na to. Chciałabym mieć takie zasłony w domu na przykład, takie złote. Wiem, że to kicz, ale mi się to podoba strasznie. To sprawia mi taki, to jest dla mnie taki ASMR, wiecie, takie rzeczy. Powiem wam, że dzisiaj dużo kiczu, ale najbardziej kiczowa ta dzisiaj jest muzyka, jest tak obleśna, że masakra. Dobra, słuchajcie, taki cienki, flauszowy, kurteczka właściwie, coś takiego, też w tym fasonie, który jest mocno popularny teraz. Pomyślałam, że zmierzymy, bo to jest taki bardzo ładny, melanżowy, jasny, szary, taka rzecz do narzucenia. Ja coś podobnego nawet mierzyłam w Massimo chyba ostatnio, tylko no wiadomo, tam troszeczkę innej jakości, inne składy i tak dalej. Taka kurtka, widzicie, trochę szersza, dwurzędowo zapinana tutaj z dosyć mocnym, mocno rozbudowanym kołnierzem. Jeżeli chodzi o guziki, to one są szylkretowe. To chyba ma podszewkę, czy nie ma? Zaraz macnę tu. Nie ma żadnej podszewki, więc to jest rzecz bezpodszewkowa totalnie. Guziki są też w odcieniach szarości, jak widzicie. I tutaj mamy jeszcze kieszenie z boku. Rękawy z obniżoną linią ramion. Długość jest taka do połowy pupy, powiedziałabym. Zobaczmy, jak to z tyłu się też układa. Tak to wygląda. Bardzo ładny jest ten kolor, dlatego wzięłam. Wiem, że tu jest okropne światło i nos mi się non-stop świeci, taki trójkącik, jak ten dudek cały z Muminków, czy Bobek, czy jak on się tam nazywał. Taki, wiecie, co miał patyczek i kapelutek. No, anyway, takie coś. Widać po tym, że to nie jest... O tym akurat też, właśnie tu jest część takich rzeczy, po których tak naprawdę widać, że to jest tak odszyte bardzo tandetnie. I wydaje mi się, że to też chyba jednak tutaj do nich należy. To obszycie rękawów tutaj na dole. Nie wygląda to porządnie, ale tak, że tak powiem, do narzucenia. W sensie, wiecie, w całej stylizacji, jak się ruszacie, chodzicie i tak dalej, no to też nie chodzi o to, żeby wszystko wyglądało picuś, glancuś. Notabene, nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłam film o tym, o trendzie, jak to się nazywa? Old Money, że on jest właśnie taki toxic. To pojawił się ostatnio też nowy film jakiejś tam babeczki. Bardzo fajny, tylko nie pamiętam, coś etykiety, akademia, coś w tym stylu, taki kanał. I ona też fajnie mówi o tym trendzie Old Money, także wam polecam jej film. Jeżeli już mój obejrzałyście, jeżeli nie, no to ja byłam trochę ostrzejsza dla tego trendu po prostu. Ale dobra, wracając do kurteczki. No, nie, tak w sensie krój spoko, ale tak patrząc na wykonanie to nie. I tutaj miałam rozmiar M, to i tak było duże jak na rozmiar M, nie? 199 zł, no i to jest taki typowy flauszyk poliester, cienki, do narzucenia. I ostatni błysk na dziś i ogólnie chyba już ostatnia rzecz na dziś, z tego co kojarzę, to sweter. A, czekajcie, bo jestem za blisko. Teraz, dobra. Sweter z takim woskowaniem właśnie złotym. Sam kolor swetra to jest w ogóle jakiś taki musztardowy brąz. Ciepły, jasny, coś takiego. No i właśnie mamy taki szerszy sweterek. Fason mi się podoba, spoko. Tutaj mamy, jak widzicie, ściągacz i na rękawach też są ściągacze, na dole też, ale jest tak fajnie szeroki, tak jak lubię. Cały czas mam te dżinsy na sobie właśnie niebieskie i cały czas się nad nimi zastanawiam. Co sądzicie? Które wam się bardziej podobają? O, jak widziałyście Massimo, to te z Massimo czy te? Ciekawa jestem. Bo tak jakby podobają mi się jedno i drugie w sumie. No, anyway, w każdym razie mamy tutaj obniżoną linię ramy. Zrobiło się bardzo głośno, znowu rypie głośna muzyka, jeszcze jakieś dzieciaczki tam coś gadają. Ludzie, dużo ludzi, także zaraz uciekam stąd po prostu. Rękaw, jak widzicie, jest troszeczkę luźniejszy właśnie z obniżoną linią ramion. Absolutnie nie jest to moja kolorystyka. To tak jakby, umówmy się, że ja obczajam takie rzeczy. Nie jest to moja kolorystyka, ale sama w sobie rzecz mi się podoba.
podoba. I stwierdziłam, że tak powiem, w tym filmie wam ją zaproponuję jako rzecz, którą mierzę. I będę zaraz kichać. Coś tutaj fruwają znowu jakieś pyłki. Może to z tego swetra? Nie wiem, nie, chyba nie. Oj, coś tutaj jakoś tak gilgocze ponosię teraz. Także taki sweterek. Jeżeli chodzi o to, jak leży z boku, to możecie tu zobaczyć. Tył teraz jeszcze wam pokażę. Mam nadzieję, że widzicie i że mnie w ogóle słyszycie, że udaje mi się przekrzyczeć tę rąbankę, która leci tutaj z głośników. Także tak, ja wiem, że będą zawsze komentarze, że współczujecie osobom, które pracują w Stradivariusie. Ja też im współczuję, naprawdę. Bo ileś tam godzin wytrzymać w takiej rąbance, to jest męczące. Tym bardziej, że ja pracowałam swego czasu w sklepie w Nowym Jorku, w którym leciała muzyka przez cały dzień, wcale nie była taka intensywna i tak głośna i po prostu żygać się chciało po tych tam iluś godzinach. Także no, takie opowieści dziwnej treści Agnieszki. Dobra, słuchajcie, taki sweterek. Nie dla mnie, ale ogólnie fajne. Mamy te warkoczowe wzory właśnie. No jest okej. Okay. Chociaż tutaj pewnie skład będzie jakiś poliester albo nawet akryl. I tutaj pokazuję wam metkę, 179 zł, no tak, 100% akrylu, jeżeli chodzi o skład, no to jak na akryl, no to cena jest zaporowa, jednak, mimo wszystko. Okej, moi drodzy, to by było na tyle, żegnam się z wami w tych spodniach, jeszcze w dalszym ciągu. Kurczę, naprawdę, bardzo jestem ciekawa waszego zdania, czy wam się bardziej te podobają, czy te z Massimo. Znając mnie, to najchętniej kupiłabym obie te pary, tak szczerze mówiąc. Te są mega wygodne, naprawdę mega wygodne i to jest chyba taka najfajniejsza rzecz z dzisiejszego filmu, jak dla mnie. Także jeszcze sobie spróbuję nagrać jakoś, jak na pupie wyglądają, albo chociaż zobaczyć, wiecie, przez kamerkę z telefonu. I chyba jeżeli będą spoko, to może je wezmę. Po prostu. Nie wiem. Zastanawia mnie troszeczkę też ta długość. W sensie mam dużo butów takich właśnie jesiennych, do których one by siadły przy tej długości. No nie wiem. Piszcie. W każdym razie mam nadzieję, że film się wam podobał. Powiem tak. Ja tutaj się nasyciłam złotem, srebrnem i wszystkimi metalikami. Zdecydowanie pierwszy rzut ubrań, który wzięłam do przymierzalni, bardziej mi się podobał i wyglądały one porządniej. Ale te złotka wszystkie, no tutaj ciekawa jestem też tych rozmiarów większych właśnie tych spodni, tych gunpowder, bo może by wyglądały całkiem niegłupio, ale no tak tutaj było troszeczkę słabiej moim zdaniem. Tak czy siak, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, bo to jest bardzo ważne dla rozwoju kanałów. Jeżeli jakiś kanał wspieracie, to no to są żebrolajki, możemy to tak nazywać, żebrolajki, ale to naprawdę wpływa na to, że na przykład kanał się bardziej poleca, czy jakiś film, nie? Więc po to tak naprawdę YouTube'owi są te wasze reakcje, żeby widzieć, że coś się podoba. Więc jak coś, nie zapomnijcie o kciuku i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!